zrobiliśmy. 480 677 km i 680 metrów. I trzecie miejsce. No, też bijmy brawo naszym sąsiadom. Puławy! 5624 punkty i 265 625 km i 840 metrów. Dalej Gniezno, czwarte, piąty Gorzów Wielkopolski, szósty Stargard, siódma Ostrołęka, ósmy Sieradz, dziewiąte Skierniewice i pierwszą dziesiątkę zamyka Bydgoszcz. Organizator, też brawa! Równo miesiąc temu, o godzinie 01:00 czerwca, ruszaliśmy stąd z Placu Wolności walczyć o zwycięstwo w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, bronić także srebrnego medalu, który wywalczyliśmy w zeszłym roku. Nie udało nam się wykonać istotnego progresu i strącić z piedestału, z pierwszego miejsca na podium ponownego dziś zwycięzcy Nowej Soli, której mieszkańców bardzo serdecznie pozdrawiamy i bardzo serdecznie im gratulujemy, ale utrzymaliśmy nasze zaszczytne drugie miejsce w dużo bardziej wymagającej stawce, bo już nie 44, a 53 rywalizujących miast, w dodatku przy dużo większym natężeniu i aktywności startujących. Przypomnijmy, że w zeszłym roku do zajęcia drugiego miejsca mieszkańcom Białej Podlaski i przyjaciołom kręcącym dla naszego wspaniałego miasta wystarczyło przejechanie 240 tysięcy kilometrów. 6 razy dokładnie po równiku okrążyliśmy ziemię. Natomiast w tym roku wynik, który dał nam to drugie miejsce, to 480 kilka tysięcy kilometrów, prawie 500 000 kilometrów. Tyle właśnie przejechaliśmy przez ten miesiąc i rozpoczęliśmy o godzinie 00, po 30 dniach zmaganie o godzinie 24, dokładnie o północy podsumowaliśmy naszą rywalizację. Jest nas kilkadziesiąt osób, ten wieczór był bardzo intensywny, łącznie z burzami i ulewami, gdy wiatr przesuwał masy wody w poprzek, przetrwaliśmy. Dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo.